27 września radni Rady Miejskiej w Nidzicy ponownie zebrali się, aby debatować nad 10-punktowym porządkiem obrad, w którym przewidziano uchwalenie 13 uchwał. W pytaniach, jakie były kierowane do burmistrza, ponownie pojawił się temat specjalnej strefy ekonomicznej, jej działania, metod promocji oraz ewentualnego zainteresowania przez potencjalnych inwestorów. Firma branży drzewnej jest zainteresowana lokalizacją i jeśli chodzi tutaj o naszą stronę, bo również my rozmowy prowadzimy, również jeszcze jedna firma nidzicka jest zainteresowana lokalizacją w strefie swojej działalności. Pozostając w kwestiach przyszłych dochodów i wydatków, radni zapytali się o podatki oraz obciążenia finansowe, które będą obowiązywać mieszkańców gminy miasta Nidzica w przyszłym roku. Burmistrz stwierdził, że w obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz światowym kryzysie podatki nie będą zwiększane. Nie byłoby to dobrym posunięciem podnoszenie w takim momencie. Musimy niestety skupić się na ograniczaniu wydatków. I to mówię już pod kątem tych wszystkich wniosków, które spływają i tych wniosków im bliżej do momentu opracowywania budżetu, tych wniosków coraz więcej, ale musimy tu mieć świadomość, że musimy przede wszystkim ciąć wydatki, a nie szukać pieniędzy w kieszeniach mieszkańców i przedsiębiorców naszych. Sprawy gospodarcze ponownie powróciły w wolnych wnioskach. Ponownie jeden z radnych próbował uzyskać odpowiedź o plan rozwoju miejskiej spółki, których nie otrzymał na poprzedniej sesji. Tą kwestię próbowała wyjaśnić radca prawny. To prezes spółki informuje państwa o swoich planach w takim zakresie, w jakim chce poinformować i na takim etapie, jaki uzna za stosowne. Także uważam, że na obecnym etapie pan prezes mógł odmówić odpowiedzi odnośnie szczegółowych planów w sprawie strategii spółki. Odpowiedzi udzielił również burmistrz, który stwierdził, że jeśli spółka nie przynosi strat, to nie ma powodów, dla których miałaby przedstawiać swoje plany publicznie. I jeśli sytuacja finansowa spółki ulegnie pogorszeniu, radni otrzymają wtedy kompletne informacje.